Temat pecha i uczucia, że wszystko idzie nie tak, jest znacznie bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać. Wielu z nas zadaje sobie pytanie: dlaczego ciągle mam pecha? W rzeczywistości pech może mieć wiele przyczyn, a jego źródła nie zawsze są takie, jakby się wydawało. Przyjrzyjmy się, co może stać za uczuciem nieustannego pecha i jak można zmienić swoje podejście, aby przestać czuć się ofiarą nieustających niepowodzeń. Pierwsze, czy to faktycznie pech? Czasem powtarzające się niepowodzenia wynikają z czegoś, co psychologowie nazywają efektem skupienia. Polega on na tym, że kiedy skupiamy się na określonym aspekcie swojego życia, jak pech czy niepowodzenia, zaczynamy dostrzegać tylko te wydarzenia, które potwierdzają nasze przekonania. Może być tak, że nieustannie zwracamy uwagę na problemy, ignorując sukcesy czy dobre wydarzenia, które również nam się przytrafiają. Drugie schematy myślowe i samospełniające się przepowiednie. Kiedy wierzymy, że mamy pecha. Możemy podświadomie działać w sposób, który prowadzi do tego, że faktycznie spotykają nas niepowodzenia. Psychologicznie nazywa się to samospełniającą się przepowiednią. Oczekując, że coś pójdzie nie tak, nasz umysł i ciało są bardziej spięte, zestresowane i mniej elastyczne, co zwiększa szanse na niepowodzenia. Nastawienie negatywne może prowadzić do tego, że mniej wierzymy w swoje umiejętności, co przekłada się na nasze działania i decyzje. Trzeci wpływ stresu na pecha Codzienne życie w stresie może wywoływać reakcje obronne, które ograniczają naszą kreatywność i zdolność radzenia sobie z trudnościami. Nasz umysł jest bardziej skłonny do robienia błędów, a jednocześnie tracimy zdolność do zauważania pozytywnych możliwości. Stres jest silnie powiązany z uczuciem pecha, ponieważ kiedy jesteśmy zmęczeni i zestresowani, bardziej zwracamy uwagę na negatywne aspekty i odbieramy je jako elementy pechowe. Czwarte przejęcie kontroli nad swoimi myślami i emocjami. Jednym ze sposobów przełamania poczucia pecha jest przejęcie kontroli nad swoimi myślami i emocjami. Praktykowanie uważności i pozytywnego myślenia może zmienić nasz sposób postrzegania życia. Chociaż nie możemy kontrolować wszystkiego, co się dzieje, możemy kontrolować naszą reakcję. Warto nauczyć się wyciągać lekcje z negatywnych sytuacji i traktować je jako okazję do rozwoju. Piąte, budowanie nawyków sukcesu. Niektóre niepowodzenia mogą wynikać z braku wypracowanych, wspierających nas nawyków. Jeśli zauważysz, że często czujesz się przytłoczony sytuacjami, które się powtarzają, warto zadać sobie pytanie, czy istnieje wzorzec w moim działaniu, który sprawia, że spotykam mnie pech, czasami zmiana jednego nawyku, np. lepszego zarządzania czasem, lepszego planowania lub bardziej otwartego komunikowania się, może pomóc uniknąć wielu trudności. 6. Szczęście to również praca nad sobą. Warto zauważyć, że szczęście to nie tylko coś, co się przytrafia, to również efekt podejmowanych przez nas działań. Wielu ludzi, którzy wydają się mieć szczęście, często poświęcają czas na rozwój swoich umiejętności i pozytywne nastawienie. Przejęcie odpowiedzialności za swoje decyzje i praca nad rozwojem osobistym pozwala otworzyć się na pozytywne zmiany i doświadczenia. Siódme w poszukiwaniu równowagi. Czasem pech może być sygnałem, że potrzebujemy równowagi i odpoczynku. Kiedy nie dajemy sobie chwili na regenerację, łatwiej wpadamy w pułapki negatywnego myślenia i chaosu. Może warto przeanalizować, czy masz w swoim życiu przestrzeń na relaks, bliskość z innymi, rozwijanie pasji to wszystko pomaga nam z dystansem spojrzeć na życie i przestać traktować każde potknięcie jako pecha. Ósma, akceptacja rzeczy, na które nie mamy wpływu. Niektóre sytuacje naprawdę są poza naszą kontrolą. W takich momentach warto pamiętać, że czasem jedyną opcją jest akceptacja tego, co się dzieje. Dzięki niej możemy zmniejszyć napięcie i stres, nie dodając kolejnych negatywnych emocji do sytuacji, która już jest trudna. Dziewiąta praca z wytrwałością i odpornością. Pech, jak każda przeszkoda, może być doskonałą okazją do nauki wytrwałości i odporności. Wielu ludzi, którzy dziś odnoszą sukcesy, przeżywało trudne chwile i doświadczało porażek. Dzięki konsekwentnej pracy i wyciąganiu wniosków z trudności nauczyli się radzić sobie z pechem i przełamywać go. Poczucie, że ciągle mam pecha, może wynikać z różnych przyczyn, ale najważniejsze jest to, że mamy realny wpływ na to, jak odbieramy i reagujemy na swoje doświadczenia. Czasami zamiast koncentrować się na pechu, warto spróbować zrozumieć, co możemy zmienić, by otworzyć się na nowe, bardziej pozytywne możliwości. Zmiana nastawienia, przejęcie odpowiedzialności za swoje działania, Praca nad sobą i akceptacja tego, na co nie mamy wpływu, to wszystko są kroki, które pozwalają odczarować pecha i cieszyć się pełniejszym życiem.